Yo, z tej strony Szczury. Zapraszam wszystkich serdecznie na nowe odcinki z Dying Light 2. W tym odcineczku trochę pobocznych spróbuję znaleźć ten wykrzyknik nieszczęsny, którego ostatnio nie znalazłem. Może to jakieś fajne zadanie i odszurzymy sobie coś tam. Także wszystko tutaj ładnie pasuje. Jeśli podoba, zachęcam do dawania łapek w górę, subskrybowania kanału, udostępniania osobom, które mogą być zainteresowane gameplayem. Także ciśniemy. Pokazuje mi 19 metrów i tu gdzieś w dół. Dobra, idziemy za tym wykrzyknikiem. Ostatnio tak na pośpiechu nie udało mi się go znaleźć. O, a teraz pokazuje trochę w górę. I co tu pokazuje? Zleceniodawca. Gdzie on tu siedzi? Jak się tam dostać? Tu może? Tutaj to chyba nie. Tutaj to była Melina tego, nie? Przejdę tędy? Nie przejdę. Nie, nie wiem, co była jakaś kapliczka. No nie, pokazuje ewidentnie w tym miejscu. To teraz obejdziemy to. 20 metrów. No jeszcze tutaj biegałem. I teraz pokazuje tu. A teraz gdzieś w górę. No. Szedłem tędy, na pewno tędy szedłem. O, tu jakie ploty lecą, soczyste. Daj spokój. Tu do góry jakoś trzeba wejść teraz. Właśnie 6 metrów na tą stronę teraz. Coś nie tak tu jest. Coś ominąłem, chyba mi się zdaje. Tu na górze to jest. Do jakiegoś baraku muszę wejść. Na przednim teraz, stąd czy stamtąd? Tu? Zuję w tę samą stronę cały czas, tędy. Te inne schody wybierzmy, teraz te schody wybierzmy. Nie, tędy złaziłem, nie? Tędy złaziłem. A tam mogę się dostać jakoś? Dołączysz do nas niebawem? Podobno byłby z ciebie pożyteczny. Tutaj co to jest za pomieszczenie? To tu jest ta Melina tego kolesia, co nie chce nam pomóc. Tu skakać się nie da. Jak tam dojść? Dobra, tu jest winda. Tu jest jakiś kolo. Dobra, zobaczmy, co on tu ma ciekawego. Najlepszy towar pod słońcem. Wszystko. Wichajstry, strzelba. Szkoda, że łuku nie ma nigdzie. Zdalny ładunek. Bez ciemy. Dobra. Jakaś strzelba, dobrze. Tu są same jedyneczki, to nie potrzebuję. Modyfikacji broni. Zakończenie, część środkowa. Same jedyneczki. Nie wiem, czy u tych handlowców będzie można później kupić trochę lepsze części do wytwarzania. Mam tylko najlepszy towar. No nie mam za dużo kasy, majster. Ale tak na to nie stać akurat. Tak trzymać. Coś mam tutaj do sprzedania u niego? Ulepszyć coś mogę. O, coś mogę ulepszyć. Okej. Okay. Co tu jest? Latarkę, wichajstry, medykamenty. Nie mam trofeów. Dobra, lecimy. Dobra, spoko. To jeszcze raz, jedziemy tutaj teraz. No i każe mi teraz zejść na dół. Może od tej strony będzie łatwiej. Jestem niewinny. 3 metry. Ale no to tu mnie prowadzi znowu. Gdzie teraz? 18 metrów tam. To się schował koleś. Gdzieś jest wejście do niego.
I nie wiem gdzie. Wstyd przyznać, ale kiedy zapalili światła. O, tu coś. Tak, to jest badanie, to znaczy badanie. Słyszałeś o wydarzeniach na bazarze? Chaos i zamieszanie. No, słyszałem. Dobra, tutaj nie ma nic. Na dół. Czy tu jest jakaś drabina? Może oni gdzieś tutaj chodzą? Czekaj, mogę tutaj wejść? Nie mogę. No, że brakuje mi czegoś, żeby z nim pogadać tutaj. Ale klimacik, jaka muzyczka leci. La 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 la. No i co? Nudy na pudy, nie mogę znaleźć tego. Nie mogę znaleźć. Tutaj jakieś drzwi. Zabarykadowane. Lub książki, to będzie jakiś ten, jakieś pomieszczenie to będzie. Workshops. Ja jestem chłopak na posypki. Tu. O, taraka, że mi tędy. Trafiłem. Trafiłem, dobra. Aha, w końcu. Jestem Albert. Ty nazywasz się Aiden, prawda? Wypracowałeś sobie dobrą reputację. No, dzięki, dzięki. Słyszałem, że nie znasz strachu. Dzielnie przemierzasz miasto nocą. Nie będziemy książek szukać. Jakby to był biały dzień. Wierzysz w to wszystko? Początkowo nie wierzyłem, bo pielgrzymi to zawsze goście z mroczną przeszłością. Bandyci, buntownicy, wyrzutki. Ale z tego, co słyszałem o tobie... Obawiam się, że musiałeś się nasłuchać jakichś bajek. Nonsens, chłopcze. Mam coś, co pewnie rzadko spotykasz na swej drodze. Wiarę. Wiarę w ciebie. Na twoim miejscu byłbym ostrożny. Na ostrożność brakuje mi czasu. Jestem przekonany, że twoja siła, determinacja i odwaga pozwolą ci ocalić bezcenne skarby, zanim przepadną na zawsze. Zanim w historii ludzkiej myśli na nowo i nieodwracalnie zapanują ciemne wieki. Czyli chodzi o książki? Nie o jakąś tam tanią beletrystykę. Mówię o największych perłach literatury, jakie stworzyła ludzkość na przestrzeni tysięcy lat. Najwspanialszych rezerwuarach myśli i filozofii, cudownych romansach, dramatach i horrorach. Dziełach, które przynoszą ludzkości oświecenie i ukojenie. Jeśli utracimy to dziedzictwo, cofniemy się do czasów jaskinowców, którzy wyrażali emocje dzikimi pomrukami i rysowali na ścianach prymitywne kształty. Rozumiem. Jak mogę pomóc? Dołącz do mnie i razem znajdźmy i zabezpieczmy te skarby. Badam historię miejscowych prywatnych kolekcji książek. Jeśli się nie mylę, w mieście nadal można znaleźć wiele bezcennych woluminów. Rzecz jasna, budynki, w których czekają na ratunek, są pełne tych okropnych dzieci nocy. Ale od czego mam ciebie? Weź tę listę. Każdy tytuł na niej to jedna ścianka diamentu, którym jest ludzkość. Jeśli nie ocalisz ich wszystkich, diament stanie się mętny i roztrzaska się jak tanie szkło. Pamiętaj, składamy się nie tylko z ciała i krwi, ale też z niezliczonych myśli i pomysłów. Powierzam ci zadanie ocalenia prawdziwego ducha ludzkości. Dobrze, do zobaczenia. Okej. Cyk, klub książki. Dobra, na razie nie śledzimy, bo odszurzanie będziemy śledzić. Pamiętaj, że tutaj można wejść. No, tędy. Pracują nad alarmami i elektrycznymi pułapkami. Do tych drzwi i w prawo. Library jest nawet napisane. Dobra. No to co? To wychodzimy teraz. I teraz tak, ile ja mam tam metrów, wyjdę na zewnątrz, bo jeszcze bym był zainteresowany tym wiatrakiem po drodze. Może wiatraczek bym zrobił jeszcze. Zawsze to jakieś dodatkowe punkty. I miejsce odrodzenia. I miejsce ucieczki. W nocy.
wychodzimy. Która jest godzina? 12 południe, no to jeszcze sporo czasu do nocy. Powinno się udać. Dobra. 500 metrów. To jest tak. O. Tam jest ta banda. Nie wiem, czy ich nie ubiję. Ostatnio mnie ubili. No może teraz mi się uda? Jak myślicie? Dobra. Matt? Co tam? Chciałem ci oficjalnie podziękować. Gdzie oni są? Stanął na nogi. A gdyby nie ty, nadal leżałbym w śpiączce. Albo gorzej. Cieszy mnie to. Mnie też. Tylko on wie, co stało się w Old Wildor. A wkrótce, dzięki tobie, dowiem się i ja. Bez odbioru. Oj, 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 oj. Muszę tego... zapierdolić tego z tym. Dobra, mnie tu nie atakować teraz. Masz. Normalnie zombie jak mnie ściga, ty szok. Uniki robią. Dobrzy są. Chciałbym jakąś apteczkę lepszą wygarnąć. Czekajcie. Dobra, z zombiakami sobie poradzili. Dobra. Czekajcie, cyk. Okej. Okay. Padli. Poko. Nie mały takie uciekania. Czemu on ucieka? To umarł? Chyba umarł. Dobra, udało się. Jest trofeum. No okej. Okay. Uleczmy się. Dobra, zmutowane tkanki. Udało się, udało. W końcu się zemściłem na nich. Ale jeszcze coś tu jest? Zero. Mało tych było z nich innych nagród. Czy zombiaki to jakieś były? To mnie martwi, że mi nie znika. Nie lubię, jak nie znikają takie rzeczy. Tam na górę idę, bo tam jest jakieś zadanie. Dobra, to sobie skoczę jeszcze tu po zadanko. Trzeba pozbierać teraz, no? Nie jaką fabułę robić. Jest jakiś kolor. Zapałka. Dobra, zobaczmy. Jestem Sił. Ty jesteś tym pielgrzymem, który włączył prąd, prawda? Robię się sławny. Bo podobno pomagasz ludziom. Bywa. Dlatego mnie wołałeś? Potrzebna mi pomoc. Mój dzieciak polazł na wieżę ciśnienia. Okej. Martwię się. Długo go nie ma? Będzie z 6 godzin. To niedobrze. Normalnie bym się nie martwił. To silny dzieciak o posturze byka, ale minęło sporo czasu. No tak. Ile ma lat? Czy to ważne? Chcę tylko, żeby wrócił. Sam bym się tym zajął, ale w domu czeka na mnie trójka młodszych dzieci. Nie mogą zostać bez opieki. Dobra, zajmę się tym. Tu jest niebezpiecznie. Okay. Jak go znajdziesz, spotkajmy się u mnie. Mieszkam przy Lower Down Promenade. Dobra. Rodzina zastępcza. Zobaczmy. Odszurzanie. Rodzina to dwójka. A klub książki? Trójka. No dobra. Tu znajdź książkę w pierwszym mieszkaniu. Dobra, to są bliskie rzeczy, a to... 215 metrów, to bliżej. Dobra, znajdziemy tego chłopca najpierw może. Ale i tak przede wszystkim chcę zrobić to.
A, tu jest klub książki. A ten chłopiec jest tu. Dobra, ale to idziemy tu. Wiatraczek trzeba zrobić, bo to będzie wtedy, jak gdzieś tu umrę, to on się pojawi tu, a nie. Nie będę musiał taki kawał biec. Dobra. Okej. To 4 metry do wiatraka. Gdzie jest ten wiatrak? Tu na górze. Dobra, ci się tutaj bawią. Nie będziemy im przeszkadzać, niech się bawią. O, tu jest jakaś tyrolka. Tak? Znaczy tyrolka nie. Dźwigar. Wszystko jest, dobra. Wiatraczek, no już prawie jestem. Dobra. Pierwsze skoki to będą takie, wiecie. O, tam idzie na samą górę. O, tak to nie. Gdzieś pomiędzy muszę skoczyć. Chyba na to. Czekać, aż on przecież ten. No nie tak. Jak to działa? To na to i później szybko na to jakoś. Bo na to chyba nie. Się złapie, czy nie? No nie lubię tego takiego, bo dokładnie nie wiem, w którą stronę. Szybko poszedł do góry. I w dół, bez sensu. Odpocznij. I to zawsze tak samo działa? Czyli jak ten zjedzie tutaj? Tamto mnie kusi, tam w prawo. Ale tam nie dolecę, to nie ma opcji.
Nie złapał się. Gdzieś coś mogę tutaj się jakoś złapać. Czegoś. No nie, tutaj nie. No ale będziemy próbować, aż się uda w końcu. Tam jest za daleko. Tam to nie. A tu stąd. Jak to jest zbudowane? Tam jakoś muszę się dostać, tylko jak? Nie, musi być stąd. No gdzie? Przecież tu nie ma za dużo opcji. Coś żółtego. Tego się nie złapię, dobra. No i co z tym wiatrakiem śmiesznym jest? O. Udało się. A tutaj może się uda złapać. No nie. Kuźwa jasna, no. Może to czas rzucić, albo coś. Nie. Rozkmina. Tak, to nie, na pewno. Muszę skorzystać z tego, z tej połówki. Tam, jak się dostać tam? Czego ja się tu mogę złapać? Może za ten. Ja się mam tam dostać. Zafiksowałem się tu w tym miejscu. A tam się nie złapie niczego. No nie ma opcji. Czemu z tej strony mogę się złapać niczego? Coś tu mi umyka, coś mi umyka. Widzę opcji. Ej, no nie wiem. Co tu zrobić z tym? Jak tu wleźć? Dobra, dajcie mi znać, koledzy, w komentarzu, gdzie tam się złapać, czego. Szkoda mojego czasu teraz. Skoczę to zadanko zrobić. Bo naprawdę...
Skoczymy to zadanko zrobić. Uwolnimy tego dzieciaka może. Chłopak tam. Ale fuks. Za późno nacisnąłem spację. Wieża ciśnie. Zabawmy się. No, wrogowie jacyś to są. No i jest wieża ciśnie, jak tu wejść? Tam. W te czy we w te? Tam. No tutaj to nie. Tu się da jakoś to odgiąć. Dobra, jest tam. Chciałem tą latarkę ultrafioletową sprawdzić. A, bo nasi by się naładował. Okej, okay. Poszło całkiem sympatycznie. Brudny zamek. I pomin, a nic specjalnego. Zbierajmy teraz z tych trupków tutaj wszystko. Nawet poszło dobrze. Latarka też spoko, wynalazek.
Kolejny zameczek. Dobra. I uruchomić tą wieżę teraz, tak? O, jest chłopak chyba. Cześć, jestem Aiden. A ty? Zapałka. Mam cię zabrać do domu? Zapałka. A zarażeni na górze? Już ich nie ma. Nie, jest rozwaliłem. To ja zostanę tutaj. Powiedz Hugh, że wrócę później. Ojciec chce, żebyś wrócił. Martwi się. Hugh nie jest moim ojcem. I ja tylko pracuję dla niego. Jak niewolnik. O kurde. I już dłużej nie chcę. Nie chcę wracać. Nie zmusisz mnie. Okay. O co chodzi, Hugh? Nieważne. Chłopaki będą mieć przeze mnie problemy. Tam grubsza akcja jest. Powiedz mi. Nie wtrącaj się, dobra? To nie twoja sprawa. Dobrze, sam z nim porozmawiam. Naprawdę chcesz tu zostać? Jasne, nie pierwszy raz jestem sam w mieście. Potrafię o siebie zadbać. Wierzę. Hej, Aiden. Dzięki za przegonienie zarażonych. Nie ma sprawy. No i dobra. Porozmawiać trzeba z kolesiem. Dobra, ale ja nie miałem uruchomić tej wieży jakoś? Co? Nie miałem jej uruchomić? No ja zejdę na dół, zobaczę jeszcze co tam się dzieje. No nie, no to jest... Ten mod, jak tu wlazłeś w ogóle tej? Ojo. Coś ciekawego, nie ma nic. I drapka. Ale naprawdę się gdzieś to uruchamia? Czy to już jest wszystko? Może na samą górę muszę gdzieś wejść. Tam gdzieś muszę wejść jeszcze. Tak, bo mi pokazuje. Fuks. Drapka. Puszczę ją sobie. Będzie łatwiej wtedy. Dobra, jest skrzynka, zamek trudny. Trochę nachapię sobie tutaj punktów.
O, nie mówię teraz. O, jestem. Dobra. Jeszcze do góry. Kurędy. Tędy. Tam. Da się po tym wężu tu? Nie da się. Ja tu idę po to. Tam jest drabka. A, urwana. Dobra. Dobra, to chyba próbujemy. Dobra, jeszcze raz. Cyk. No ale fuks, ledwo się dopałem. Dobra, czyli na każdym piętrze skrzyneczka. Pięknie, na jednym wytrychu. Okej. Jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej. I? O! Kurde, nie o świcie. Nie wierzę w to. Dobra. Ani wiatraka nie mam, ani nic. Czas najwyższy kończyć. Powiem, zróbmy tak. Pójdę tam do tej wieży z powrotem. Zrazu ją sobie zaznaczę. Powiedzcie mi, jak ten wiatrak odblokować. A ja tą wieżę ciśnie muszę jeszcze raz odblokować. Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. I później do tego kolesia pójdę i później ten wiatraczek odblokujemy. To jest plan na następny odcinek, ale nie fart. Wpadłem akurat w tą dziurę, gdzie wszystkie po kolei były pod sobą. Szok. Dobra, nic to. Jeśli podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Na razie, hej.